Nie ukrywam, że mam tremę, głównie ze względu na to, że w spotkaniu uczestniczą osoby, które brały udział w likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przede wszystkim myślę tutaj o panu ministrze Antonim Macierewiczu, który o likwidacji WSI wie najwięcej po prostu z nas. Ale jak widzicie państwo, ja będę mówił nie tyle o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, co o roli prezydenta Lecha Kaczyńskiego w likwidacji WSI. Przygotowałem dla państwa taką prezentację, którą proszę traktować w jakimś sensie jako wstęp do, mam nadzieję, interesującej dyskusji po moim wystąpieniu. I na początek chciałem państwu przedstawić kilka takich założeń porządkujących mój wykład. Przede wszystkim moim celem jest ukazanie wybranych działań prezydenta Kaczyńskiego w sprawie WSI na chronologicznej osi czasu. Podstawą wykładu są w zasadzie źródła otwarte, ujęto w wykładzie źródła cytatów, jeśli takie się będą pojawiały. Inne źródła, w tym dokumenty, doświadczenia osobiste, wspomnienia świadków historii, przede wszystkim mam tu na myśli wspomnienia, relacje samego głównego likwidatora WSI, pana ministra Antoniego Macierewicza, powinny być i bez wątpienia są istotnym uzupełnieniem treści tego wykładu. Niniejszy wykład jest zaledwie roboczym wstępem do pełnego i naukowego opracowania na ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś i na temat WSI, i na temat samej likwidacji powstaną książki, nie jedna książka, ale również książki wspomnieniowe, do czego namawiam przede wszystkim pana ministra Macierewicza, chociaż musicie sobie państwo zdawać sprawę z tego, że trudno jest o tym temacie likwidacji wojskowych służb informacyjnych mówić, no chociażby ze względu na utajnienie szeregu materiałów, głównych w zasadzie materiałów wytworzonych przez Komisję Weryfikacyjną i Komisję Likwidacyjną i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale również tajną korespondencję pomiędzy Kancelarią Prezydenta, Ministrem Obrony Narodowej, Komisją Weryfikacyjną i tak dalej, i tak dalej. No ale na całym świecie powstają publikacje, są wygłaszane wykłady również w oparciu o źródła otwarte na temat służb specjalnych i proszę traktować moje wystąpienie jako właśnie coś takiego. Wykład został podzielony na 5 części. Pierwsza część to jest geneza i historia WSI. Druga część to jest konsensus likwidacyjny. Trzecia, prezydent likwidator WSI. Czwarta część między recepcją raportu a publikacją aneksu. I piąta część, w zasadzie podsumowująca, przerwany proces. Chodzi oczywiście o przerwany proces likwidacji WSI, bo on w zasadzie nie został dokończony ze względu na objęcie rządów przez Donalda Tuska i rządy PO i PSL po 2007 roku, a później jakby został ostatecznie przekreślony przez śmierć prezydenta w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Odrębny podrozdział, czy rozdział poświęcony temu zagadnieniu znajdzie się w drugim tomie biografii Lecha Kaczyńskiego, którą przygotowuję z Adamem Chmieleckim. Więc pierwsza część, historia, geneza i historia WSI. Najważniejsze punkty, najważniejsze fakty. W połowie kwietnia 90 roku minister obrony narodowej Florian Siwicki podjął decyzję o integracji całości służb wojskowych, pionu wywiadowczego, czyli zarządu II Sztabu Generalnego i pionu kontrwywiadowczego Wojskowej Służby Wewnętrznej w jedną strukturę służb wojskowych i w ten sposób powstał zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Te służby nie podlegały jakiejkolwiek weryfikacji, choćby tak płytkiej jak Urząd Ochrony Państwa w momencie powstawania w maju 90 roku, gdzie 70% kadry stanowili funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa. Brak weryfikacji oficerów umożliwiał, myślę tutaj o wojskowych służbach już, umożliwiał utrzymanie w różnych instytucjach państwowych sieci oficerów, tak zwanych oficerów pod przykryciem i współpracowników służb wojskowych, gwarantował też bezpieczeństwo archiwaliów
Zarządu II Sztabu Generalnego i Wojskowej Służby Wewnętrznej. W lipcu 90 roku nowym szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, nowym ministrem został absolwent uczelni sowieckich, kilka razy kształcił się w Związku Sowieckim, wiceadmirał, później admirał Piotr Kołodziejczyk, który z kolei mianował, co jest bardzo ważne, wieloletniego szefa oddziału K, czyli oddziału Europejskiego Zarządu II Wywiadu Wojskowego, kontradmirała Czesława Wawrzyniaka, na szefa gabinetu ministra obrony narodowej. To jest postać ważna, bo to jest później pierwszy szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu rozpoczął działalność 1 września 1990 roku i w pierwszym okresie zatrudniał, jeśli chodzi o centralę tej służby, 496 osób. Szefem Zarządu II Wywiadu i Kontrwywiadu, a jednocześnie zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został w 90 roku formalnie niezwiązany ze specsłużbami absolwent kursów Wojskowej Artyleryjskiej Akademii w Leningradzie generał dywizji Stanisław Żak. Stanowisko zastępcy do spraw wywiadu objął wywodzący się z agenturalnego wywiadu operacyjnego Zarządu II pułkownik Andrzej Krużel, zaś szefem kontrwywiadu został oficer WSW pułkownik Lucjan Jaworski. Ci z Państwa, którzy śledzą losy czy związki pomiędzy ustępującym, Bogu dzięki, prezydentem Bronisławem Komorowskim, a służbami wojskowymi, to tutaj pułkownik Lucjan Jaworski jest bardzo ważną postacią, można powiedzieć bardzo ważnym linkiem do zrozumienia całej postawy i związków pomiędzy Komorowskim a tymi służbami. Zresztą w jednej z publikacji o charakterze wspomnieniowym Komorowski mówił o tym, że w rozmowie z Siwickim przedyskutował właśnie kandydaturę Lucjana Jaworskiego na szefa kontrwywiadu nowych służb w roku 90 i no niejako stał za tą kandydaturą. 22 sierpnia 91 roku rozkazem ministra obrony narodowej Piotra Kołodziejczyka utworzono Wojskowe Służby Informacyjne. Jak wspomniałem wcześniej, pierwszym szefem WSI został kontradmirał Czesław Wawrzyniak. WSI zostały wyjęte spod kompetencji Sztabu Generalnego i podporządkowane bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. WSI działały w tak zwanej próżni kontrolno-regulacyjnej, gdyż podobnie jak w czasach PRL, aż do roku 2003, w zasadzie to jest moment, w którym no, gorąco dzieje się wokół Wojskowych Służb Informacyjnych i różne środowiska, nie tylko patriotyczne, niepodległościowe, mówią o tym, że coś trzeba z tymi służbami zrobić i wtedy właśnie same służby, to znaczy sam Marek Dukaczewski i jego protektorzy z Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego są za tym, żeby jakby uregulować ten status Wojskowych Służb Informacyjnych i uchwalona zostaje ustawa, która właśnie reguluje funkcjonowanie Wojskowych Służb Informacyjnych. Działały w WSI na podstawie wcześniej, na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej z sierpnia 91 roku, pomimo że w tym samym roku, to znaczy w 91, Rada Ministrów zobowiązała się przygotować odpowiedni pakiet ustawowy regulujący działalność tajnych służb Wojska Polskiego. To są bardzo ważne informacje. Na 9 szefów WSI funkcjonowało w latach 91-2006, aż 5 wywodziło się z wywiadu wojskowego PRL, kontradmirał Czesław Wawrzyniak, generał Bolesław Izydorczyk, generał Konstanty Malejczyk, kontradmirał Kazimierz Głowacki i generał Marek Dukaczewski. W ciągu 15 lat działalności WSI przez prawie 9,5 roku rządzili nimi oficerowie byłego zarządu II Sztabu Generalnego, czyli wywiadu PRL, wojskowego wywiadu PRL. 2 szefów wywodziło się z oddziału Y, czyli Głowacki i Malejczyk, 2 z oddziału Zamorskiego, Izydorczyk i Dukaczewski, zaś Wawrzyniak z oddziału Europejskiego. Spośród nich 3 zostało przeszkolonych przez GRU w Związku Sowieckim, Izydorczyk, Głowacki i Dukaczewski, z pozostałych szefów WSI na Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego w latach 78-80 studiował generał Marian Sobolewski. Analogiczne studia, przeszkolenia i kursy KGB i GRU w Związku Sowieckim i innych zaprzyjaźnionych z PRL państwach ukończyło blisko 300 żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych. Sowiecka przeszłość w WSI spowodowała, że kadra tej służby stała się po roku 91 naturalną bazą typowniczo werbowniczą dla
rosyjskich służb specjalnych, dla GRU i służby wywiadu rosyjskiego. Cechy charakterystyczne wojskowych służb informacyjnych. Częsty brak profesjonalizmu, zaniechanie działań osłonowo-kontrwywiadowczych w Wojsku Polskim. Tu wystarczy wspomnieć rezygnację w 2001 roku z procedury weryfikacyjnej o kryptonimie Gwiazda, pomimo tego, że ona nie była dobrze prowadzona, to nawet ona została decyzją Marka Dukaczewskiego, no, który był oczywiście podmiotem tej procedury weryfikacyjnej, została ona uchylona. Brak rozpoznania zagrożeń związanych z aktywnością rosyjskich tajnych służb, znikomy udział i brak efektów w ściganiu poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi zbrodniarzy wojennych i rozpracowania siatki terrorystów, koncentracja na sprawach krajowych, biznesowych i politycznych dzięki połączeniu potencjałów kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, sieć osobowych źródeł informacji w WSI ulokowanych w urzędach centralnych i administracji publicznej, organizacjach społeczno-politycznych, na uczelniach, w mediach, bankach, firmach prywatnych, spółkach i przedsiębiorstwach państwowych liczyła w roku 90 prawie 2,5 tysiąca osób. No to są dane opublikowane w raporcie przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI w 2007 roku. Wykorzystywanie sporego zasobu wiedzy ekskluzywnej, tajnej i hakowej, odnoszącej się zarówno do postkomunistów, jak i solidarnościowców, sieci agenturalnej, bogatego doświadczenia związanego z prowadzeniem działalności operacyjnej w kraju i za granicą, m.in. znajomość realiów gry rynkowej, umiejętność manipulowania ludźmi, opinią publiczną, kontaktów zagranicznych i relacji z elitami polityczno-biznesowymi w Polsce. Paraliżowanie prac Biura Rzecznika Interesu Publicznego Instytutu Pamięci Narodowej poprzez m.in. ukrywanie archiwaliów, obronę klauzul tajności, wpływanie na kształt procesów lustracyjnych, tutaj może przykładem być sprawa Oleksego, sprawa zbioru zastrzeżonego, wpływy w prokuraturze wojskowej. Kontynuacja zainicjowanych jeszcze w PRL interesów z terrorystami, na przykład z Mocerem Alcazarem, mafią rosyjską i szmuglowanie broni do krajów objętych embargiem ONZ, zresztą nie tylko do krajów objętych embargiem ONZ, Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, Somalii, Chorwacji. Warto przypomnieć, że WSI budziły spore kontrowersje, wspomniałem o tym już wcześniej, w różnych środowiskach politycznych. W roku 2000 w szeregach SLD nawet powstał plan opisany, zaproponowany w ramach tak zwanej opcji 2001, częściowej likwidacji WSI, polegającej między innymi na wyłączeniu z nich działalności wywiadowczej i podporządkowania jej służbom cywilnym, agencji wywiadu. Autorem tych koncepcji był Zespół do Spraw Cywilnej i Demokratycznej Kontroli nad Służbami Specjalnymi Rady Krajowej SLD, kierowany przez Zbigniewa Siemiątkowskiego. I widzicie Państwo po lewej stronie zastana sytuacja, czyli czerwiec 2001, a później jakby program docelowy do czerwca 2002, czyli z Urzędu Ochrony Państwa miała powstać i powstała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której zostały przeniesione funkcje o charakterze kontrwywiadowczym, operacyjno-rozpoznawczym i śledczym. Wywiad cywilny z Urzędu Ochrony Państwa powędrował do nowo powstałej Agencji Wywiadu. Natomiast w tym planie, o którym tutaj mówimy, wojskowe służby informacyjne miały zostać, ale jednocześnie wywiad wojskowy miał zostać przeniesiony do Agencji Wywiadu. Opisywałem to w długim ramieniu Moskwy dość szczegółowo. Chcę tylko powiedzieć teraz, że ten plan Siemiątkowskiego został utrącony przez prezydenta Kwaśniewskiego, a przede wszystkim Marka Dukaczewskiego i ministra obrony narodowej Szmajdzińskiego w roku 2001 i z tego planu została tylko ta reforma służb cywilnych, to znaczy z UOP-u powstało ABW i Agencja Wywiadu, natomiast WSI zostało w stanie nietkniętym, kontynuowało swoją działalność. Wojskowe służby informacyjne, zwłaszcza w czasie kierowania nimi przez generała Marka Dukaczewskiego, stały się przedmiotem publicznego skandalu i kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej. W 2001 roku media ujawniły informację, że pułkownik Zenon Klamecki, to był jeden z oficerów prowadzących Grzegorza Rzemka, no jeden z zakulisowych aktorów afery FOS, zastępca szefa zarządu trzeciego Wojskowych Służb Informacyjnych, brał udział w produkcji dokumentu, tutaj w cudzysłowie,
Telewizji Polskiej dramat w trzech aktach o rzekomym udziale Jarosława i Lecha Kaczyńskich w aferze FOS. W jego obronie stanął zresztą w tym czasie, bo to jeszcze było w końcówce rządów akcji wyborczej Solidarność, Bronisław Komorowski, który powiedział, że no, Klamecki jest restrukturyzowany, to jest cytat, i nie powinien być usuwany z służby. Rzeczywiście Klamecki przetrwał tą burzę wokół filmu Dramat w trzech aktach. W 2003 roku szef BBN Marek Siwiec ogłosił, że polskie służby wojskowe odnalazły w Iraku skład wyprodukowanych we Francji rakiet Roland II, sugerując tym samym, że Paryż złamał embargo ONZ nałożone na reżim Saddama Husajna. Szybko okazało się, że rakiety wyprodukowano w roku 1984, a wybita na nich data rok 2003 dotyczyła przeprowadzenia przeglądu technicznego. W 2004 roku szef resortu obrony narodowej Jerzy Szmajdziński poinformował opinię międzynarodową, że WSI znalazły w Iraku kilkanaście rakiet wyposażonych w broń chemiczną, sarin i gaz musztardowy. Amerykanie szybko zdementowali tę sensację, wyjaśniając, że broń pochodzi z wojny iracko-irańskiej nie stanowi większego zagrożenia ze względu na niewielką ilość pozostałych środków chemicznych. Następny punkt, wykorzystanie od 2002 roku w wojnie afgańskiej pułkownika Aleksandra Makowskiego, wieloletniego funkcjonariusza Departamentu I MSW. Na polecenie szefostwa WSI i MON miał on w ramach operacji o kryptonimie Kandahar współorganizować osłonę wywiadowczą dla polskiej obecności w Afganistanie. Miała ona polegać na stworzeniu firmy handlowej lub sieci firm zaopatrującej polskie wojsko w Afganistanie, a przy okazji stanowić bazę dla działań rozpoznawczo-wywiadowczych. Nastąpiło to pomimo ostrzeżeń szefa Agencji Wywiadu i ABW oraz amerykańskich sojuszników, którzy niezależnie od siebie zgłaszali wobec osoby Makowskiego szereg wątpliwości dotyczących jego wiarygodności. Udział oficerów WSI w nielegalnym handlu bronią, niejasności w przetargach na dostawy broni dla armii irackiej w 2004 roku. Chodzi m.in. o wyeliminowanie Bumaru na korzyść firmy Andrzeja Ostrowskiego, Ostrowski Arms, która nie posiadała wymaganych certyfikatów. W 2004 roku na światło dzienne wyszła sprawa utrącenia przez generała Marka Dukaczewskiego awansu generalskiego wiceszefa ABW pułkownika Mieczysława Tarnowskiego. Dukaczewski poinformował szefa ABW, jeśli się nie mylę, w VIP-roomie na lotnisku Okęcie Andrzeja Barcikowskiego, że Tarnowski od 1978 roku do 1990 roku był tajnym współpracownikiem wojskowych służb specjalnych o kryptonimie Alfa, do czego nie przyznał się w oświadczeniu lustracyjnym z 1998 roku. Później okazało się, że Biuro Rzecznika Interesu Publicznego nie posiadało nigdy materiałów, które mogłyby stać się podstawą zakwestionowania oświadczenia lustracyjnego Tarnowskiego, no dlatego, że akta te były przechowywane w WSI. Druga część, konsensus likwidacyjny. Jak doszło do tego, że zbudowano tak dużą większość dla likwidacji wojskowych służb informacyjnych w 2006 roku? W 2004 roku pogląd na temat likwidacji WSI stał się pełnoprawnym argumentem w debacie publicznej. Warto przypomnieć, że PiS już w 2002 roku sformułowało taki postulat, a nawet 22 października 2002 Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wojskowych służb informacyjnych. Oczywiście niezależnie od tego różne środowiska zgłaszały pomysł likwidacji wojskowych służb informacyjnych. No, siedzący tutaj pan minister Antoni Macierewicz przynajmniej od roku 92 głosił zawsze konsekwentnie ideę opcji zerowej, która dotyczyła oczywiście również służb wojskowych. Pewnie wcześniej też, tak. Głos zabrały nawet osoby, które do tej pory unikały krytycznych wypowiedzi na temat wojskowych służb informacyjnych. Generał Tadeusz Rusak, były szef WSI. Grupa, która w tej chwili kreuje politykę WSI, ma duży wpływ na działalność prokuratury. Ta sama z siebie pewnych rzeczy nie robi. WSI szukają możliwości wpływania na decyzje prokuratury i innych organów poprzez lokowanie tam swoich ludzi, poprzez łapanie osób pracujących w tych organach na czynach niecałkiem zgodnych z prawem, szukanie haków. Zwłaszcza ludzie dawnej WSW byli mistrzami takich działań i nadal tak postępują.
pułkownik Zbigniew Nowek, były szef Urzędu Ochrony Państwa. Jak można zreformować służby, których byli szefowie są zamieszani w nielegalny handel bronią z krajami objętymi embargiem ONZ? Jak zreformować służby, w których generał Dukaczewski szefem wywiadu robi funkcjonariusza będącego w przeszłości oficerem prowadzącym Grzegorza Rzemka, głównego bohatera afery FOS? Takich służb nie da się zreformować. Pułkownik Konstanty Miodowicz, poseł PO. Służby te są spenetrowane przez różnej maści obce wywiady. Profesjonalizm znacznej części kadry jest wątpliwy. Wysocy oficerowie mają nawyki i mentalność z poprzedniej epoki, gdy wojskowe służby były kontyngentem pomocniczym dla radzieckiego GRU i trzeciego zarządu KGB. Ludzie tacy jak generał Dukaczewski powinni straszyć w rezerwatach postkomunizmu. To jest cytat niepełny. Tu niestety, pomimo tych ostrych słów, Konstanty Miodowicz mówił, że nie należy tych służb rozwiązywać, ale raczej reformować. Zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2005 roku umożliwiło realizację pomysłu likwidacji WSI. Jeszcze w grudniu 2005 roku WSI starały się temu przeciwdziałać, dezinformując szefa MSW Ludwika Dorna w sprawie rzekomego zagrożenia terrorystycznego w Warszawie, co miało uniemożliwić zaprzysiężenie Lecha Kaczyńskiego na prezydenta RP. Za likwidacją wojskowych służb informacyjnych przemawiało nie tylko polityczne przekonanie Lecha Kaczyńskiego i bycie zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale też doświadczenia związane z pracą w kancelarii prezydenta Wałęsy i w Najwyższej Izbie Kontroli, a także znajomość tematyki tajnych służb. Cytatów różnych na ten temat prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest sporo. Ja wybrałem cytat z książki Łukasza Warzechy, Lech Kaczyński, ostatni wywiad. Sam doświadczyłem działań WSI, a dokładnie wtedy jeszcze zarządu drugiego sztabu generalnego, bo mówię o czasach, kiedy byłem ministrem stanu w kancelarii Lecha Wałęsy. Byłem mianowicie regularnie obserwowany. Ostatnio przy którejś ze spraw związanych z likwidacją WSI ujawnił się pułkownik L, w czasach, o których mowa, szef zarządu ochrony jednostek centralnych kontrwywiadu. Kiedy jako minister stanu jeździłem po dowództwach okręgów, on jeździł za mną. Wyłapali to chroniący mnie wtedy oficerowie BOR. Myślę, że chodziło o pułkownika Lichockiego. Trzecia część, prezydent jako likwidator wojskowych służb informacyjnych. Opór premiera Marcinkiewicza i ministra Sikorskiego, który nie chciał, to głównie dotyczy ministra Sikorskiego, który nie chciał zgodzić się na wyłączenie służb wojskowych z kompetencji MON i był przeciwny zatrudnianiu cywilów w SWW, w służbach wywiadu wojskowego i służbie kontrwywiadu wojskowego, oraz popadł w konflikt z koordynatorem służb specjalnych Zbigniewem Wassermanem, sprawiły, że prezydent Kaczyński przejął inicjatywę ustawodawczą w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Cytat. Dla prezydenta elementem nowym, który dla niego odgrywa równie zasadniczą rolę, jest rozliczenie 16 lat funkcjonowania tych służb. W związku z tym przejął inicjatywę, ogłosił Andrzej Urbański, szef kancelarii prezydenta, na łamach pism Newsweek i Rzeczpospolita. Wsparcia prezydentowi udzielił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zapowiedział, że z całą pewnością WSI zostaną do cna zlikwidowane, ale jest to trudne, ponieważ mają obrońców i to nie tylko w Polsce. Już 13 marca 2006 roku Lech Kaczyński zatwierdził projekty ustaw likwidujących WSI przygotowane przez ministra koordynatora Wassermana. Cytat z wywiadu Lecha Kaczyńskiego z kwietnia 2006. Tylko ludzie nierozsądni sądzą, że wszystko, co się w Polsce dzieje, to jest dzieło WSI czy innych służb specjalnych, ale istnieje pewien problem i to istotny. 24 maja 2006 roku Sejm przegłosował ustawę o likwidacji i weryfikacji wojskowych służb informacyjnych oraz o powołaniu w ich miejsce służby wywiadu wojskowego i służby kontrwywiadu wojskowego. Za ustawą głosowało aż 367 posłów, a 45 było przeciw. Likwidację WSI poparły kluby PiS, PO, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin, PSL, Narodowego Koła Parlamentarnego i posłowie niezależni. Przeciw ustawie głosowało 44 posłów SLD i jeden poseł PO, Bronisław Komorowski. 9 czerwca 2006 roku Lech Kaczyński podpisał ustawy powołujące służby wojskowego wywiadu i wojskowego kontrwywiadu. Są to przepisy wprowadzające ustawę o SKW oraz SWW oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. 22 lipca 2006 roku prezydent i premier powołali członków Komisji Weryfikacyjnej WSI, na czele której stanął Antoni Macierewicz.
Z kolei minister obrony narodowej powołał komisję do spraw likwidacji WSI kierowaną przez Sławomira Cęckiewicza. Jednocześnie Macierewicz został pełnomocnikiem do spraw organizacji SKW i wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym za cały proces likwidacji i weryfikacji WSI. Generał Jan Żukowski, szef WSI, został pełnomocnikiem do spraw organizacji SWW, później pełnomocnikiem do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego i szefem Służby Wywiadu Wojskowego został współpracownik prezydenta Witold Marczuk. Szef Kancelarii Prezydenta Aleksander Szczygło, który początkowo typowany był na szefa Komisji Likwidacyjnej WSI, stwierdził, że ujawniony powinien zostać cały raport, chodzi o raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, łącznie z nazwiskami agentów. Nie ma żadnych powodów, żeby Polacy się nie dowiedzieli, kto kim jest i kto kim był w Polsce. Może nie obejdzie się bez specjalnej ustawy, która pozwoliłaby na ujawnienie treści tego konkretnego raportu. Lech Kaczyński w wywiadzie dla dziennika, później przedrukowanym przez Gazetę Wyborczą we fragmentach. Wojskowe służby informacyjne to groźna, bardzo groźna organizacja. To jest poważny problem. To jeden z elementów, jak to określam, chaotycznego antypaństwa funkcjonującego w Polsce. To zespół grup interesów i instytucji, które choć wywodzą się z aparatu państwowego, po części się sprywatyzowały, a po części ciągle jeszcze działają w strukturach państwa. Świat ten nie unika związków ze zorganizowaną przestępczością. Sam posługuje się metodami niezgodnymi z prawem, a jego możliwości techniczne często przekraczają możliwości państwa. Ma ambicje wpływania na politykę przede wszystkim, by chronić swoje interesy. Potrafi posługiwać się ludźmi, którzy kreowani są, jeśli nie na moralne, to co najmniej prawne autorytety. Zdaje sobie sprawę, że ujawnienie agentury jest rzeczą nienaturalną dla normalnie funkcjonującego państwa. Jednak wiem, że bez tego nie oczyścimy życia społecznego w Polsce. 1 listopada 2006 roku prezydent Lech Kaczyński otrzymał sprawozdanie Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI w sprawie likwidacji i podziału majątku pomiędzy Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 8 grudnia 2006 roku Sejm debatował nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy, przepisy wprowadzające ustawę o SKW oraz SWW oraz ustawa o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW, który umożliwiał ujawnienie przez Lecha Kaczyńskiego nazwisk żołnierzy i współpracowników WSI. Ujawnieni mają być tylko ci, którzy dopuszczają się przestępstw albo działali w sprawach niezwiązanych z obronnością. Chodzi oczywiście o ujawnienie w pełnej wersji, czyli z nazwiskami raportu przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych Antoniego Macierewicza. I od razu rozpoczęła się jakby kolejna faza ataków na prezydenta, bardzo agresywnych. To bubel prawny grzmiała Ewa Milewicz w Gazecie Wyborczej. Zresztą Ewa Milewicz napisała sporo w tamtym czasie tekstów poświęconych likwidacji WSI i prezydentowi Kaczyńskiemu. 14 grudnia 2006 roku Sejm przyjął otwierającą drogę do publikacji raportu z weryfikacji WSI prezydencką nowelizację ustawy, przepisy wprowadzające ustawę o SKW oraz SWW oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. Przeciwko były PO. Tu warto zauważyć właśnie, że doszło do zmiany stanowiska Platformy Obywatelskiej. O ile w czerwcu 2006 roku Platforma była jeszcze za likwidacją wojskowych służb informacyjnych, to już pod koniec 2006 roku zmieniła o 180 stopni swoje stanowisko. PSL oczywiście również i SLD, można powiedzieć, tradycyjnie. Ważny cytat z Lecha Kaczyńskiego, z wywiadu prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla Polskiego Radia 16 luty 2007 roku. WSI nie rządziło Polską, choć miało bardzo istotne wpływy w wielu dziedzinach życia, a przede wszystkim nie spełniało podstawowych swoich zadań związanych z kontrwywiadem i wywiadem wojskowym. Natomiast jeżeli chodzi o kontrwywiad, to warto wspomnieć, że wieloletnie działania kontrwywiadu wojskowych służb informacyjnych nie przyniosły efektów w postaci schwytania choćby jednego agenta, a w tym samym czasie w WSI ujęto nie jednego agenta, ale wszystko to zrobił Urząd Ochrony Państwa. WSI było rządzone przez ludzi wywiadu w olbrzymim stopniu, to trzeba podkreślić, przez ludzi, którzy przeszli przeszkolenia krótsze lub dłuższe, ale często nawet trwające latami poza granicami naszego kraju w ramach Układu Warszawskiego. Dlaczego mówię Układu Warszawskiego? Bo na ogół oczywiście to był ZSRR, natomiast nie tylko.
To była pewna służba, która miała zapewnić ochronę określonych interesów państwa, istotnych, nawet bardzo istotnych, a w istocie pracowała do wewnątrz, dla swoich własnych interesów. Robiła interesy w tej czy innej dziedzinie, wkraczała w różne sfery życia, w tym w sferę medialną, w różne dziedziny życia gospodarczego, obrót bronią, sferę paliwową. Potrafiła przeprowadzić operacje, powiedzmy sobie, wyciągnięcia znacznej ilości pieniędzy z pewnej bardzo wpływowej, istotnej instytucji wojskowej, wkraczała w sferę, która mało należy do służb wojskowych, sferę kultury polskiej, ale inaczej mówiąc, działała tak, żeby jej było dobrze, znaczy jej i ludziom z nią związanym. Natomiast jeżeli chodzi o służbę dla Rzeczpospolitej, a do tego jest przeznaczona, to pod tym względem było gorzej. 16 luty 2007 roku prezydent Lech Kaczyński wydał postanowienie o ujawnieniu raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o wojskowych służbach informacyjnych. I na stronie Kancelarii Prezydenta RP prezydent opublikował raport przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI Antoniego Macierewicza. Raport nie oddaje całej prawdy, WSI miały wpływ istotniejszy niż to wynika z raportu, ocenił prezydent podczas konferencji prasowej, choć dodał, że teza, iż WSI rządziły Polską, jest nieprawdziwa. Pierwszym skutkiem publikacji raportu były odwołania z placówek ambasadorów i attaché wojskowych powiązanych z wojskowymi służbami informacyjnymi. Raport uruchomił falę agresywnych ataków na prezydenta. Durnia mamy za prezydenta, to jest, można powiedzieć, symboliczny cytat z klasyka Lecha Wałęsy, który właśnie w lutym 2007 roku tak wypowiedział się na antenie TVN24. Ale oczywiście podobnych wypowiedzi, ostrych, mniej ostrych, agresywnych w stosunku do prezydenta za to, że ujawnił raport przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i zorganizował w jego obecności w Kancelarii Prezydenta konferencję, było bardzo, bardzo dużo. Prezydenta zaatakował Donald Tusk i Platforma Obywatelska i publicznie rozważał złożenie wniosku o postawienie Lecha Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu. Powód: nieprawidłowości w raporcie o WSI oraz ujawnienie raportu w innej wersji niż ta, która została przygotowana przez Macierewicza i jego ludzi. Chodzi o usunięcie z dokumentu kilku nazwisk współpracowników WSI. Jak twierdzą eksperci Platformy, ustawa nie daje prezydentowi prawa do nanoszenia zmian w raporcie. Powinien on upublicznić dokument dokładnie w takiej formie, w jakiej dostał go od przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI. Powstaje pytanie, czy prezydent, skoro zaakceptował dokonanie zmian w raporcie i opublikował go w zmienionej wersji, dopuścił się przerobienia dokumentu, czyli przestępstwa fałszu materialnego. Czytamy w oświadczeniu kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Później, to nawet można powiedzieć przez kilka lat, ten wątek będzie bardzo mocno podkreślany przez bądź to wrogie media, wrogie samej likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Myślę tu przede wszystkim o piśmie już dzisiaj trochę zapomnianym, ale wtedy bardzo ważnym, Dziennik, i o publicystach takich jak Anna Marszałek czy pan Paweł Reszka i Majewski, nie pamiętam imienia teraz. Ale oni od czasu do czasu, później w tygodniku Wprost i w innych mediach, jakby wracają do tej argumentacji. W czerwcu 2007 roku, można powiedzieć, wybucha sprawa Magdy Fitas, wówczas partnerki, a obecnie żony byłego szefa WSI, generała Marka Dukaczewskiego, która była tłumaczem najbardziej poufnych rozmów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, między innymi podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli i spotkania z prezydentem USA George'em Bushem, chyba nie tylko w Polsce. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją dość kuriozalną, bo Platforma Obywatelska, jak Państwu powiedziałem wcześniej, zmieniła zdanie na temat likwidacji WSI, nagle stała się obrończynią WSI, to w tej sprawie zaczęła atakować prezydenta właśnie takimi słowami. Pan Dukaczewski to postać, która stała się symbolem nieformalnych powiązań w WSI przez ostatnie 15 lat, powiedział Jan Rokita. W kontekście właśnie tego, że ktoś taki jak pani Magda Fitas nie powinna pracować dla prezydenta, bo może być jakimś źródłem informacji dla byłych wojskowych służb informacyjnych i osobiście dla Dukaczewskiego. I z drugiej strony trzeba powiedzieć, że
w dość kuriozalny sposób niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli to, że Magda Fitas jest tłumaczką prezydenta. Kluczowe w tej sprawie jest dopuszczenie tłumaczki do tajemnic państwowych. Nie zaglądamy nikomu do sypialni, mówił szef MON Aleksander Szczygło. Podobnie sekretarz generalny PiS Joachim Brudziński. Używanie argumentu, że ktoś jest dla kogoś bliską osobą, jest nośne na potrzeby publicystyki, natomiast niekoniecznie w wymiarze politycznym czy prawnym. No wiemy, że właśnie to, że ktoś jest bliską osobą kogoś, może mieć bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Zresztą w tamtym czasie znalazłem taki wywiad, jeśli się nie mylę, w Rzeczpospolitej z ministrem Antonim Macierewiczem, który z kolei mówił o tym, że służby w jakimś momencie zaczęły zwracać uwagę na rolę Magdy Fitas, która właśnie jest związana z Markiem Dukaczewskim i przestrzegały przed tym urząd prezydenta. Część następna między recepcją raportu a publikacją aneksu. Aneks przygotowany przez komisję weryfikacyjną pod kierownictwem Antoniego Macierewicza znajduje się u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To on decyduje o odtajnieniu i publikacji dokumentu. Prezydent w wywiadzie dla Rzeczpospolitej sprzed 2 tygodni powiedział, że raport jest obszerny, podobnie jak jego pierwsza część i na ile się zorientował, są tam fragmenty bardzo ciekawe. Kiedy nastąpi publikacja, na razie nie wiadomo, podała Rzeczpospolita 29 października 2007 roku. 9 listopada 2007 Lech Kaczyński mianował szefem komisji weryfikacyjnej w WSI swojego doradcę Jana Olszewskiego. Były premier zastąpił na tym stanowisku Antoniego Macierewicza, który został wybrany posłem RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj się rozpoczyna, można powiedzieć, kanonada, która w jakimś sensie trwa do dzisiaj, ale w tamtym czasie była zapowiedzią czegoś bardzo, bardzo poważnego. Wojskowe archiwum schowane w pałacu ogłosili w dzienniku Anna Marszałek i Robert Zieliński na temat przeniesienia materiałów zgromadzonych przez Komisję Weryfikacyjną WSI do siedziby BBN. Przy okazji pojawiają się informacje o kopiowaniu, zaginięciu szeregu dokumentów. No, wytwarza się atmosfera bardzo gorąca wokół przede wszystkim ministra Macierewicza i członków Komisji Weryfikacyjnej, ale można powiedzieć wszystkich osób zaangażowanych w likwidację wojskowych służb informacyjnych. 19 listopada 2007 roku znów dziennik ujawnił, tu w cudzysłowie, że aneks Antoniego Macierewicza do raportu o WSI można kupić na czarnym rynku. Początek, to oznaczało tak zwany początek afery marszałkowej, czyli wielkiej prowokacji ABW przeciwko likwidatorom WSI, opozycji, a przede wszystkim Antoniemu Macierewiczowi. WSI nazwało Kowala Pallat. Kowal zamieciony przez PiS pod dywan, ogłosili Paweł Reszka i Michał Majewski właśnie w dzienniku, rozpętując awanturę wokół niewiarygodności raportu z weryfikacji i roli prezydenta w cenzurowaniu i przyjęciu ostatecznego kształtu raportu. Sam powiedział o tym Lechowi Kaczyńskiemu, twierdził szef gabinetu prezydenta Maciej Łopiński. Jego nazwisko nie figurowało w raporcie Antoniego Macierewicza z weryfikacji WSI, który upublicznił prezydent, bo nie był tajnym współpracownikiem. Jego wyjaśnienia brzmią wiarygodnie, kontynuował minister Łopiński. 13 maja 2008 roku ABW wkroczyła do mieszkań pułkownika Aleksandra Lichockiego, Wojciecha Sumlińskiego, Piotra Bączka i Leszka Pietrzaka. Prezydent Lech Kaczyński był w tym czasie z wizytą w Izraelu. Uznał akcję ABW i prokuratury za inspirowaną politycznie. Prezydent przyznał później, że wiedział o jakiejś akcji ABW, natomiast mówił, że miała ona, przynajmniej w tej wersji przekazanej mu przez ministra Schetynę, dotyczyć tylko pułkownika Lichockiego, więc najpewniej minister Schetyna posłużył się pewną półprawdą, powiedział o przygotowywanej operacji przeciwko Lichockiemu, natomiast ukrył prawdziwe intencje władzy, która w ten sposób przede wszystkim dążyła do skompromitowania Komisji Weryfikacyjnej i Antoniego Macierewicza. Tu zwracam przede wszystkim na uwagę na wejście do mieszkania Piotra Bączka i Leszka Pietrzaka, którzy byli członkami Komisji Weryfikacyjnej. 1 lipca 2008 roku na polecenie szefa SKW pułkownika Janusza Noska, to warto podkreślić, bo w niektórych środowiskach również patriotycznych teraz Janusz Nosek ze względu na wyrzucenie go z SKW przez Donalda Tuska uchodzi za kogoś pozytywnego, a on rozpoczął szereg działań przeciwko właśnie osobom zaangażowanym w likwidację wojskowych służb informacyjnych.
Więc na polecenie szefa SKW pułkownika Janusza Noska, ale i za przyzwoleniem niestety szefa BBN, żołnierze SKW wywieźli akta komisji weryfikacyjnej z siedziby BBN, choć jeszcze 30 czerwca 2008 roku Jan Olszewski mówił, że akt komisji nie odda służbie kontrwywiadu wojskowego. Ta akcja miała miejsce we wczesnych godzinach rannych 1 lipca 2008 roku. Sprawa publikacji aneksu. Ona wywołuje do dzisiaj w środowiskach patriotycznych różne kontrowersje. Więc słów kilka na ten temat. Prezydent ma wątpliwości do niektórych treści aneksu. Miał anonimowo powiedzieć jeden z urzędników Kancelarii Prezydenta w lutym 2008 roku. Ujawnienie samego raportu spowodowało już ogromną falę krytyki oraz podejrzenia o ujawnienie informacji o polskich agentach za granicą, a za to można trafić przed Trybunał Stanu. Prezydent jest więc bardzo uważny, jeśli chodzi o aneks. Prezydent Lech Kaczyński potwierdził tę informację. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej w kwietniu 2008 roku powiedział: aneks jest legalny, ale trzeba wziąć pod uwagę informacje, które niezależnie od tego, jaką część smutnej naszej rzeczywistości by ujawniały, to jednocześnie są groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Nie mogę nie zwracać uwagi na pewne fragmenty, które nie chciałbym, żeby się przedostały do opinii publicznej, chociaż dosyć dużo mówią o naszej realnej rzeczywistości. 27 czerwca 2008 roku pojawiła się dodatkowa komplikacja w sprawie aneksu. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek posłów SLD dotyczący likwidacji WSI. Chodziło o zaskarżoną ustawę z 9 czerwca 2006 roku i orzekł między innymi, że w przypadku publikacji aneksu do raportu z weryfikacji WSI konieczna jest anonimizacja danych osób w nim występujących. No, poza tym jeszcze Trybunał mówił o pewnej ścieżce, którą ochrony, którą i możliwości bronienia się osób wskazanych czy opisanych w raporcie, które dopiero gdyby taką odpowiednią ścieżkę prawną stworzyć, to prezydent mógłby ujawnić ich dane właśnie w aneksie do raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Prezydent Lech Kaczyński w wywiadzie z 18 sierpnia 2008 roku dla Newsweeka. Nie opublikuję raportu w tej wersji. Aneks miejscami jest bardzo interesujący, ale zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami. Wnioski są wyciągnięte także tam, gdzie nie ma do tego wystarczających podstaw. Teraz także można opublikować aneks, ale należałoby usunąć olbrzymią ilość danych osobowych. Taki wariant również rozważam. Chcę podkreślić, że te ostatnie dwa zdania najczęściej są niecytowane z tego wywiadu, który jakby funkcjonuje tylko w tych zdaniach dwóch wcześniejszych, to znaczy jakby nieco kategorycznego stwierdzenia prezydenta, że nie opublikuje raportu, ale bez tych dwóch zdań końcowych, których prezydent jednak w tym samym przecież wywiadzie mówi, że rozważa jednak publikację raportu, chociaż z uwzględnieniem oczywiście tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przerwany proces. Zakończenie procesu likwidacji, a w zasadzie weryfikacji żołnierzy wojskowych służb informacyjnych zostało powstrzymane na skutek działań rządu Donalda Tuska. Chodzi przede wszystkim o rozbicie i paraliż prac Komisji Weryfikacyjnej WSI, przejęcie całości dokumentacji Komisji Weryfikacyjnej WSI oraz zmiany decyzji w sprawie zbioru zastrzeżonego IPN. Chodzi tutaj o sytuacje, w których materiały będące no, ważnym źródłem informacji dla pracujących nad raportem członków Komisji Weryfikacyjnej nagle zostały w trybie takim ekstraordynaryjnym decyzją ministra Klicha w bardzo krótkim czasie, dosłownie w 2 tygodnie od objęcia urzędu ministra obrony narodowej, kierowane z powrotem do zbioru zastrzeżonego IPN, po to, żeby je ukryć i uniemożliwić korzystanie z nich. Tu słusznie pan minister podpowiada, że no to jest sytuacja absurdalna o tyle, wiecie państwo, że one wcześniej były już wyjęte ze zbioru zastrzeżonego i przeniesione do zbioru ogólnego. Ale dotyczy to również archiwaliów Centralnego Archiwum Wojskowego i Wojskowych Komisji Uzupełnień. Tam były bardzo ważne materiały dotyczące żołnierzy po prostu, którzy służyli w wojskowych służbach informacyjnych. Uruchomienie niezgodnego z prawem procesu przywracania żołnierzy WSI do służby.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie raportu i aneksu z weryfikacji WSI. Afera marszałkowa i działania operacyjno-śledcze w stosunku do likwidatorów wojskowych służb informacyjnych. Stworzenie negatywnego klimatu medialno-społecznego wokół likwidacji WSI, w tym personalnych ataków na prezydenta RP. Ważne decyzje polityczne wymagają medialnej osłony i wsparcia. Wprowadzenie do prac i konsultacji sejmowej ludzi wojskowych służb informacyjnych. I tu cytat z prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pozwolono im, to znaczy żołnierzom WSI, z siebie zrobić ofiary, a przez gwałtowny zwrot Platformy Obywatelskiej ludzie WSI stali się w pewnym sensie częścią układu władzy. To jest też cytat z wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego dla Łukasza Warzech. Ostatecznym zakończeniem wszystkich dotychczasowych wysiłków likwidacyjno-weryfikacyjnych w sprawie WSI była faktycznie katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 i śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Śmierć głowy państwa i objęcie urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego uniemożliwiły publikację aneksu do raportu z weryfikacji WSI, choć w świetle ostatniego wywiadu Lecha Kaczyńskiego udzielonego Łukaszowi Warzesze nie mamy pewności, czy aneks zostałby w ogóle kiedykolwiek opublikowany. Aneks, to cytat, aneks został rozbity z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To też często nie jest cytowane właśnie to zdanie z tej dłuższej wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego. Jest sprawą dyskusyjną, czy w ogóle warto go publikować. Niektóre zastosowane tam sposoby wnioskowania nie znajdują mojej akceptacji. Chcę powiedzieć, że pewne opisywane tam związki przyczynowo-skutkowe nie są dostatecznie udowodnione, a opisywane okoliczności bywają bardzo ciekawe. Znajdujemy tam zestawienie faktów, które na nic nie wskazują. Na przykład obecność osoby Y na przyjęciu organizowanym przez osobę X ma wskazywać na związki X i Y. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak wyglądają kontakty towarzyskie w pewnych sferach, to nie jest dowód na nic. Konkluzja. Złożone duże projekty społecznych zmian są niemożliwe do realizacji nawet przez autonomicznie działające, najbardziej nawet wybitne jednostki. Wymagają bowiem skoordynowanego wysiłku wielu osób i instytucji. Zarazem bez konkretnych postaci, symboli o wielkim autorytecie, niosącym ze sobą wizję przekonująco oddziałującą na różne środowiska, niemożliwe jest zogniskowanie energii społecznej niezbędnej do wprowadzenia w życie zmian przełamujących ufortyfikowane struktury interesów. Taką postacią, ogniskującą społeczną wyobraźnię i instytucjonalną energię, potrafił być prezydent Lech Kaczyński. Warto na koniec podkreślić, że realizacja szczególnie ryzykownych politycznie reform jest zazwyczaj możliwa w krótkim czasie od objęcia urzędu. W tym kontekście należy przypomnieć, że ustawy likwidujące WSI były gotowe niespełna w 3 miesiące od zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na prezydenta RP. I dlatego nie miałem wątpliwości w roku 2011, że swoją książkę o genezie wojskowych służb informacyjnych powinienem zadedykować właśnie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji. Proszę o uwagi, krytykę. Dziękuję bardzo.